uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Wpisane jedna po drugiej nie ma, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Wir haben heute Nachmittag in der ersten Stunde der Dienst im Evangelium gesehen. Dzisiaj po południu, w pierwszej godzince, żeśmy mogli rozważać na temat usługiwania Ewangelii. Der Dienst am verlorenen Menschen, das ich verstehe. Tą służbę w stosunku do zgubionych ludzi, aby się nawrócili. Jetzt werden wir uns noch beschäftigen mit dem Dienst am Gläubigen. A teraz będziemy się zajmowali tą służbą wśród wierzących. Dieser zweifache Dienst ist uns aufgetragen. Ta, bo jakiego rodzaju służba była nam polecona? Und wir finden diese beiden Dienste in diesem Kapitel. I oby dwa te rodzaje służby mamy opisane w tym rozdziale. A bevor wir das jetzt sehen, müssen wir uns noch mit Petrus beschäftigen. Ale zanim to zobaczymy, to musimy jeszcze zająć się osobą Piotra. Nachdem sie fertig gefrühstückt hatten, potem, gdy już zjedli, es ist sehr schön zu sehen in Vers 15, dass dies steht. Jest to rzeczą bardzo piękną zauważyć to, co tu jest napisane w 15 wierszu. Musste der Jesus sich noch mit Petrus beschäftigen. Że Pan Jezus musiał jeszcze zająć się Piotrem. Aber er lässt ihm vorher ruhig Zeit zu frühstücken. Ale Pan pozwala Piotrowi, aby spokojnie zjadł śniadanie. Das zeigt uns die Gnade unseres Herrn. A to nam pokazuje łaskę naszego Pana. Aber er musste sich noch mal mit Petrus beschäftigen. Ale on musiał się jeszcze zająć Piotrem. Damit ich klar machen kann, was es hier in diesen Versen geht, aby mógł jasno pokazać, o co tu w tych wierszach chodzi, muss ich etwas erklären. Muszę coś wyjaśnić. Wenn ein Kind Gottes sündigt, jeżeli jakieś dziecko Boże grzeszy, dann wird Gott, dass es die Sünde bekennt, to Bóg działa w tym kierunku, aby to dziecko Boże wyznało ten grzech. Und es braucht, und co jemand braucht, dann bekommt dann zweierlei. I w ten sposób Pan osiąga dwojaki rodzaj, dwojaki sposób. Erstens Vergebung. Po pierwsze daje przebaczenie. Und zweitens Reinigung. Po drugie oczyszczenie. Wir lesen einen bekannten Vers aus 1. Johannes 1. Przeczytajmy znany wiersz pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział. Vers 9. Dziewiąty wiersz. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wir haben hier also diese zwei Dinge, Vergebung und Reinigung. A więc tu oglądamy te dwie rzeczy, przebaczenie i oczyszczenie. Und wir müssen das unterscheiden. I musimy je dobrze odróżniać od siebie. Der Herr Jesus hatte schon eine ganz persönliche Begegnung mit Petrus. Pan Jezus już miał osobiste spotkanie wcześniej z Piotrem. Niemand durfte dabei zuhören. Nikt nie mógł przysłuchiwać się temu spotkaniu. Und da hat er Vergebung empfangen. I w tym spotkaniu Piotr otrzymał przebaczenie. Aber dann brauchte er noch Reinigung. Ale Piotr też jeszcze potrzebował oczyszczenia. Und das ist, was wir hier haben.
A to jest właśnie to, co stwierdzamy tutaj w tych wierszach. Ich möchte jetzt noch einen Hinweis geben im Alten Testament. Chciałbym jeszcze wskazać na pewną wskazówkę ze Starego Testamentu. Da haben wir wichtige Vorbilder für diese zwei Dinge. Tam znajdujemy ważne obrazy na te dwie rzeczy. Wir finden im 3. Mose 4 und 5. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w trzecim i czwartym rozdziale gdzie? Wenn jemand gesündigt hatte, że jeżeli ktoś zgrzeszył, da konnte er ein Sündopfer bringen, to mógł przynieść ofiarę za grzech. Und dann lesen wir wieder sofort. I tam natychmiast czytamy. Es wird ihm vergeben. I będzie mu przebaczona. Aber dann gibt es ein sehr wichtiges Kapitel im 4. Mose 19. Ale następnie jest bardzo ważny rozdział w 4. Księdze Mojżeszowej 19. Und das ist das Kapitel der, des Opfers der roten jungen Kuh. A to jest rozdział opisujący nam ofiarowanie tej czerwonej krowy. Und da geht es nicht um Vergebung. I tam nie chodzi o przebaczenie, sondern da geht es um Reinigung. A tam chodzi o oczyszczenie. Und wenn Vergebung sofort gegeben wird, i jeżeli nawet przebaczenie natychmiast jest udzielane, dann ist die Reinigung ein gewisser Prozess. To jednak oczyszczanie jest pewnym procesem. Ich lese einen Vers im 4. Mose 19. Przeczytam jeden wiersz z 19 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. 19 wiersz. Ten czysty pokrowi nieczystego trzeciego dnia i siódmego dnia i oczyści go dnia siódmego, a on wybierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, a wieczorem będzie czysty. A więc oglądamy, że to oczyszczenie ciągnie się od trzeciego do siódmego dnia. I bardzo często jest to zawsze dłuższy proces, który musi się odbyć w naszym sercu. I to jest właśnie to, co mamy opisane w naszym rozdziale. Nie chodzi tylko o to, aby wyznać nasze grzechy, ale Pan Jezus również chce nam pokazać korzenie w naszym sercu, na skutek których ten grzech powstał. Bo jeżeli jakieś dziecko Boże grzeszy, to z całą pewnością wcześniej powstaje powód w jego sercu. I to jest jedna rzecz, która na naszym tutaj rynku jest przedstawiona. A po drugie, to musimy wiedzieć, że Piotr musiał być w sposób jawny przed innymi przywrócony do swojej społeczności, do swojej służby. Przed obliczem innych uczniów. Pierwsze spotkanie było tylko pomiędzy nim a jego panem. Ale to spotkanie wydarzyło się przed innymi uczniami. Bo to jest tutaj przywrócenie Piotra do jego służby. A to musiało się odbyć jawnie przed wszystkimi. Der Herr Jesus ist unser Hohepriester. Pan Jezus jest naszym najwyższym kapłanem. Der Hohepriester beschäftigt sich mit unseren Schwachheiten. Ten najwyższy kapłan zajmuje się naszymi słabościami. Aber darum geht es hier nicht. Ale tutaj nie chodzi o to. Aber der Herr Jesus ist auch unser Sachwalt, unser Anwalt. Ale Pan Jezus jest również i naszym adwokatem. Und da beschäftigt sich mit unseren Sünden. I w tym procesie on zajmuje się naszymi grzechami. Wir finden gerade bei der Verleugnung des Petrus die siebenfache Tätigkeit unseres vollkommenen Sachwalters. Oglądamy tą siedmioraką działalność naszego doskonałego orędownika. I chciałbym teraz te siedem czynności naszego orędownika przedstawić. Po pierwsze, Pan Jezus ostrzegał Piotra, zanim on dokonał tego zaparcia się. Po drugie, on się za nim modlił, auf das sein Glaube nicht aufhöre, aby jego wiara nie ustała. Und drittens hat ihn nach der Verleugnung angeblickt. A po trzecie, on po zaparciu się Piotra spojrzał na niego. Und dieser Blick hat ihn zur Buße gebracht. I to spojrzenie doprowadziło Piotra do pokuty.
Und viertens hat eine persönliche Begegnung. A po czwarte, on odniósł z Piotrem osobiste spotkanie. Und da hat Petrus Vergebung empfangen. I w tym spotkaniu Piotr otrzymał przebaczenie. Und hier sehen wir, wie er noch dreimal mit ihm beschäftigt ist. I tutaj oglądamy, jak Pan się trzy następne razy Piotrem zajmuje. Dreimal spricht er zu Petrus. Trzykrotnie on zwraca się do Piotra. Zuerst erfährt Petrus seine Demütigung. Najpierw Piotr odczuwa swoje upokorzenie. Dann prüft Jesus die Echtheit seiner Liebe. Następnie Pan Jezus sprawdza szczerość Jego miłości. Und siebtens führt ihn in eine ganze Abhängigkeit von ihm. A po siódme, on wprowadza go w całkowitą zależność od Niego. Das sind die sieben Tätigkeiten des Sachwalters. To jest właśnie te siedem czynności naszego orędownika. Die auch wir erfahren dürfen. Które i my możemy odczuwać. Wenn diese Frau gefallen wird. Gdy zdarzy się ten smutny przypadek. Das gläubige Sünde. Że wierzący zgrzeszy. Johannes schreibt, wir schreiben euch dieses auf, dass ihr nicht tut. Jan pisze, piszę wam do dziadeczki, abyście nie grzeszyli. Da wir jemand gesündigt, tak? Ale jeżeli ktoś zgrzeszył, braucht er nicht umzweifeln. To nie musi zwątpić. Wir haben einen Sachwalter bei der Vater. My mamy orędownika u Ojca. Das hat auch hier Petrus erfahren. I tego mógł odczuć też i Piotr. Wir möchten jetzt diese drei Worte des Herrn an Petrus betrachten. I chcemy teraz rozważyć te trzy zwroty Pana Jezusa do Piotra. Dreimal hat Petrus den Herrn verleugnet. Trzykrotnie Piotr zaparł się Pana Jezusa. Und dreimal spricht Jesus zu ihm hier. I trzykrotnie Pan Jezus zwraca się do Niego. Und das erste ist, dass ihn demütigen muss. I po pierwsze, to Piotr musi się upokorzyć. Er fragt ihn, liebst du mich mehr als diese, als die anderen Jünger? Pan Jezus go zapytał, czy ty mnie miłujesz więcej niż ci pozostali. Petrus hat liebte den Herrn Jesus von ganzem Herzen. Piotr miłował Pana Jezusa całym sercem. Wir zweifeln nicht daran. Nie wątpimy w to. Aber diese Liebe zum Herrn war verbunden mit einem gewissen Pochu. Ale ta miłość do Pana łączyła się u Piotra z pewnego rodzaju pychą. Das kann auch bei uns gewinnen werden. I to też nie może się u nas zdarzyć. Dass wir wirklich den Herrn Jesus lieben. Także my rzeczywiście będziemy miłowani Pana. Aber wir bilden uns etwas ein auf diese unsere Liebe. Ale na podstawie tej miłości będziemy się wynosili. Wir sind ja so arme Geschöpfe. My przecież jesteśmy tak biednymi stworzeniami. Dass wir uns auf alles Mögliche anbieten können. Że my na podstawie bardzo różnych rzeczy możemy się wynosić. Nawet możemy wynosić się na podstawie naszej miłości do Pana. I potrzebujemy upokorzenia. Jeden z psalmistów napisał, o dobrze mi było, gdy zostałem upokorzony. Abym ja nauczył się Twoich przykazań z tego słowa. Das ist das erste, was er zu ihm sagt. To jest to pierwsze, co on do niego powiedział. Das zweite ist, einfach liebst du mich. Po drugie, Pan powiedział do Szymona, miłujesz mnie. Er sagt, wie ist deine Liebe zu mir wirklich echt? On w tym krótkim zwrocie wyraża to, czy Twoja miłość do mnie rzeczywiście jest prawdziwa. Ist es nicht einfach ein Gefühlsüberschwang. Czy to nie jest po prostu tylko może objaw jakichś wzburzonych czy wybujałych uczuć? Etwas früher hatte Herr Jesus am jenem Pokersaal zu den Jüngern gesagt. Trochę wcześniej Pan Jezus powiedział w tej górnej sali do uczniów. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Kto mnie miłuje, to ten przestrzega przykazań moich. Das ist der Prüfstein für die Liebe. To jest wzorzec dla tej miłości. Und Petrus meinte den Herrn zu lieben. Piotr myślał, że miłuje Pana. A pomimo tego zaparł się go. On jego przykazań nie zachowywał. I to było usprawiedliwione, że Pan go teraz zapytał. Czy Twoja miłość jest szczera? Może i my mówimy, ja miłuję mojego Zbawiciela. Ale potem nadchodzi jakieś doświadczenie. To czy my trzymamy się słowa Pana? Und beim dritten Mal sagt er, hast du mich ein wenig lieb? A po raz trzeci Pan Jezus pyta się, czy chociaż trochę mnie miłujesz. To w naszym tłumaczeniu nie jest tak oddane.
the greater word terrible is another word. A więc w tym trzecim wypadku zapytania się Piotra, Pana Jezusa, jest użyty inny zwrot. Because now we can say that Jesus is a... My możemy to obrazowo tak przetłumaczyć, jak Pan Jezus do niego mówi. Pastor Michał Zanskla, baby. Czy chociaż troszeczkę mnie miłujesz? Well, that's where we have Petrus i Captain Helmet. I teraz oglądamy, jak Piotr całkowicie rzuca się przed Panem. Well, that's like two bystars. I mówi, ty wszystko wiesz. Du siehst das, ich dich liebe. Ty widzisz, że ja cię mówię. Jetzt ist ganz gebrochen. Tak, teraz Piotr się całkowicie załamał. Jetzt hat Herr ihn dahin gebracht, wo ihn handelt. Tak, teraz dopiero Pan go doprowadził do takiego stanu, w jakim on tylko chciał widzieć. Es gibt ein Beispiel im Alten Testament. Jest pewien przykład w Starym Testamencie. Das ist als Jakob in Kniel war. To jest wtedy, gdy Jakob był w miejscowości Kniel. Da kämpfte Gott mit ihm. Tam Bóg walczył z nim. Und als Gott ihn nicht übermochte. I gdy Bóg nie mógł go przemóc. Das ist auch noch für sich etwas Interessantes, dieser Satz. To już samo w sobie jest bardzo interesujące, że takie zdanie jest tam zapisane. Gott hat doch alle Kraft. Przecież Bóg ma wszelką moc. Und es steht dort, übermochte ihn. A jest tam jednak napisane, nie mógł go przemóc. Das zeigt uns, wie viel Mühe Gott oft mit uns hat. To nam pokazuje, jak bardzo Bóg się musi czasami z nami natrudzić. Wie ist er uns am rechten Platz? Dopóki nas nie doprowadzi do tego właściwego miejsca, w którym chciałby nas mieć. Als er ihn nicht übermochte, würde er sein Hüftgelenk haben. I gdy nie przemógł go, to uderzył go w jego staw biodrowy. Er zerbrach diesen Jakob. A więc można powiedzieć, on skruszył tego Jakuba. Der so lange in eigener Kraft gelebt hatte. Ten Jakub, który do tej chwili tak długo żył z własnej sile swego ciała. Und jetzt zerbricht er diese Kraft. A teraz Bóg łamie tę siłę. Was tut Jakub? I co Jakub czyni? Er klammert sich an Gott. I on chwyta się Boga. Er kann nichts mehr anderes tun. Już teraz nic innego nie może uczynić. Sonst wäre er zusammengefallen. Bo inaczej by upadł. Aber er klammert sich an Gott. On chwyta się Boga. Und er sagt Gott zu ihm, lass mich los. I Bóg mówi do niego, puść mnie. Und er sagt Jakob zu ihm, ich lasse dich nicht los. A Jakub mówi, nie puszczę się ciebie. Er wird geprüft. I teraz jest doświadczony. Und jetzt besteht er diese Prüfung. I on teraz ostał się w tym doświadczeniu. Ich lasse dich nicht los. Ja ciebie nie puszczę. Du habest mich denn gesehen. Ty żeś mnie błogosławił. Jetzt erkennt er, dass alles von Gott kommt. I teraz on poznaje, że wszystko musi przyjść od Boga. Nichts mehr aus ihm heraus. Nie, już z niego nic samego nie pochodzi. Und genau da diesen Punkt ist jetzt auch Petrus. Tak, dokładnie do takiego miejsca został doprowadzony Piotr. Er richtet sich völlig auf den Herrn. On teraz całkowicie rzuca się na Pana. Herr, du weißt alles. I mówi, Panie, Ty wiesz wszystko. Du erkennst. Ty mnie znasz. Wir denken an einen Psalm, den ihr alle gut kennt. My myślimy teraz o pewnym psalmie, który wszyscy dobrze znają. Es ist der Psalm 139. To jest ten Psalm 139. Du hast mich erforscht und erkannt. Ty żeś mnie zbadał i poznał. Du kennst mein Liegen und mein Aufstehen. Ty znasz moje leżenie i moje wstawanie. Du kennst meine Gedanken von ferne. Ty znasz moje myśli z daleka. An diesem Punkt ist die Spitze. Tak, do takiego punktu teraz doszedł Piotr. Und jetzt kann er gebraucht werden für den Dienst für den Herrn. I dopiero teraz może być użyty dla służby do Pana. Er bekommt drei Aufträge. I on otrzymuje trzy zlecenia. Zuerst soll er die Lämmlein weiden, die jungen Schafe. Najpierw ma paść owieczki, czyli te młode owce. Dann soll er die großen Schafe hüten. Następnie on powinien strzec te duże owce. Und dann soll er die großen Schafe weiden. A następnie on ma paść te duże owce. Es sind natürlich hier die Schafe aus dem Volk Israel. Naturalnie tu chodziło o te owce z ludu izraelskiego. Die der Herr dem Petrus übergibt. Te, które Pan daje Piotrowi. Damit er einen Hüttendienst an ihnen tut. Aby on wykonywał w stosunku do nich służbę pasterską. Petrus hatte den Dienst an der Beschneidung. Piotr miał wykonywać służbę na tych, którzy byli z obrzezania. Paulus hatte den Dienst an der Vorhaut, an den Nationen. A Paweł miał wykonywać służbę na tych, którzy byli nieodrzucani, czyli z narodów. A wir können das sehr allgemein sehen. Ale my możemy to bardzo ogólnie oglądać. Es gibt auch den Dienst an den Gläubigen. Jest również do wykonania służba wśród wierzących. Weiden bedeutet Nahrung geben. Paść to znaczy, że trzeba dać pożywienie. W
Wenn wir den Schafen Nahrung geben möchten, jeżeli my chcemy dać owcom pożywienie, dann müssen wir das Aufnahmevermögen der Schafe kennen. To musimy poznać, jakie są możliwości przyjmowania pokarmu przez nasze owce. I musimy znać też i odpowiednie, nadające się do tego miejsca do pasenia się. I my musimy wziąć pod uwagę też wiek tych owiec. Jest to różnica, aby paść owieczki małe albo paść dorosłe owce. Unseren Kindern zu Hause Bibelstellen auswählen. My na pewno w domu wybierzemy do czytania przed naszymi dziećmi takie miejsca z Biblii, die sie gut verstehen können, które one dobrze potrafią zrozumieć. Und damit sie diese Milch bekommen, die sie benötigen. Aby one otrzymały to konieczne dla nich mleko. Aber dann gibt es auch erwachsene Schafe. Ale również są też i dorosłe owce. Und die brauchen feste Speise. I te potrzebują pokarmu stałego. My nie możemy przecież przy każdym głoszeniu Słowa Bożego robić od razu, w tym głoszeniu robić szkółki niedzielne. My musimy podawać też ich stały pokarm. To chodzi właśnie o paszczenie owiec. Ale my otrzymujemy polecenie, aby strzec owce. Das Hüten ist eine gewisse Autorität, also. To strzeżenie owiec to znaczy, że my mamy wykonywać pewien autorytet w stosunku do nich. Dzisiaj do południa już dostatecznie dużo na ten temat żeśmy mówili. Das Weiden hat auch ein bisschen mit Korrektur zu tun. Że to pasenie ma na myśli też i skorygowanie. Auch das muss geschehen in der Herde des Herrn. To też musi się odbywać w tej trzodzie pańskiej. Es ist natürlich oft gefragt worden. Naturalnie często już się pytano, warum man die Lämmer nicht hüten muss? Dlaczego nie trzeba strzec tych owieczek małych? Nur die großen Schafe. Tylko te duże owce. Wir können dazu sagen, my możemy na to odpowiedzieć. Im Allgemeinen genügt es frisch bekehrten einfach Nahrung zu geben. W ogólności można powiedzieć, że tym świeżo nawróconym wystarczy, aby podawać im odpowiedni pokarm. Gute Nahrung des Wortes Gottes. Ten dobry pokarm Słowa Bożego. Im Allgemeinen sind frisch bekehrte Menschen widerspenstig. Ogólnie mówiąc, to w ogólności ci świeżo nawróceni ludzie nie są przeciwstawiający się, oporni. Wenn sie gute Nahrung bekommen, gdy oni otrzymują dobre pożywienie, dann können sie wachsen im Glauben. To mogą wzrastać we wierze. Erst nach einiger Zeit, dopiero po pewnym czasie, wenn wir ein wenig älter geworden sind, gdy my troszeczkę już zestarzejemy się, erst dann werden wir manchmal schwierig. Dopiero wtedy zaczynają się trudności. Jeder kann das sehen. Każdy może to zobaczyć. Und wir schon etwas älter geworden sind. I my, którzy już żeśmy się staliśmy starszymi, wir wollen auch daran denken, myślmy też i o tym, dass wir schwierig werden können für die Mitgeschwister, że my możemy być trudnymi do zniesienia dla współwierzących. Und dass wir dann manchmal Korrektur benötigen. I że i my potrzebujemy czasami skorygowania. Also die Lämmer brauchen noch nicht den Hütendienst. A więc te owieczki małe nie potrzebują, aby była wykonywana nad nimi służba pasterska. Aber die großen Schafe sie benötigen. Ale właśnie tej służby pasterskiej potrzebują te duże owce. Daher Jesus fordert dann Petrus auf, ihm nachzufolgen. I Pan Jezus żąda od Piotra, aby on poszedł za nim, naśladował go. Ich möchte das jetzt nur noch ganz kurz zeigen. Ja chciałbym to teraz tylko bardzo krótko pokazać. Wohin diese Nachfolge geführt hat. Dokąd to prowadziło to naśladownictwo Piotra. Aber als der Herr Jesus hier auf Erden war, bo gdy Pan Jezus był na tej ziemi, da ist er gestorben. Er ist gestorben. On zmarł. Als der Herr Jesus hier auf Erden war, ist er gestorben. Gdy Pan Jezus był na tej ziemi, to on zmarł. Und wenn Petrus ihn nachfolgt, i gdy Piotr poszedł za nim, dann geht es auch in den Tod. To Piotr też poszedł na śmierć. Wir wissen auch, dass Petrus den Herrn Jesus verherrlichen durfte. My wiemy o tym, że Piotr dostąpił tego zaszczytu, że mógł uwielbić swego Pana przez śmierć męczeńską. Er selbst spricht davon, on sam o tym mówi,
im zweiten Petrusbrief in Kapitel 2, w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, er sagt, dass ablegen meine Hütte ist vorhanden, da meine ist allein, że złożenie mojego namiotu to jest już bliskie, to on ma na myśli, że wkrótce będzie musiał się rozstać ze swoim ciałem. Wie auch mein Herr mir gut getan. Tak jak też i mój Pan mi to objawił. Und er denkt hier an diese Begebenheit. I on myślał tutaj właśnie o tym spotkaniu. Früher hütetest du dich selbst. Tu Panu powiedział, kiedyś się sam przepasywałeś. Das heißt, du gingest in eigener Kraft. To znaczy, że ty chodziłeś we własnej mocy, sile. Und du gingest tam, wo du wolltest. I ty chodziłeś tam, gdzie ty chciałeś. Aber jetzt wirst du deine Hände ausstrecken. Ale teraz ty wyciągniesz swoje ręce. Ein anderer wird dir Kraft geben. I ktoś inny będzie ci dawał tą siłę. Und du wirst dahin gehen, wo du nicht willst. I tam cię poprowadzi i pójdziesz, dokąd ty nie chcesz. Wenn der Jesus zu ihm sagt, folge mir nach. I gdy Pan Jezus do niego mówi, pójdź za mną, to miał Pan Jezus na myśli tą śmierć. Aber das ist nicht das Ende. Ale to nie jest koniec tego. Johannes Evangelium wird uns gezeigt. W Ewangelii Jana jest nam pokazane, dass der Jesus vom Vater kam. Że Pan Jezus przyszedł od Ojca. Dass er hier auf Erden lebte. To, że on tutaj na tej ziemi żył. Dass er auf Golgatha starb. To, że on na Golgocie zmarł. Dass er in göttlicher Kraft aus Mensch auf den Toten auferstand. To, że on z Bożej mocy zmartwychwstał. Und dass er wieder zum Vater ging. I to, że on poszedł do góry z powrotem do Ojca. Und wenn er Jesus folgte mir nach. I gdy Pan mówi teraz do Piotra, ty pójdź za mną, da meint er auch diese Wegstrecke. To Pan miał na myśli właśnie ten odcinek drogi. Nicht nur hinab in den Tod. Nie tylko aż do śmierci. Sondern es wird auch der Moment kommen. Ale też i przyjdzie kiedyś taka chwila. Wo der Jesus kommt zu den Trücken. Gdy Pan Jezus przyjdzie, aby wszystkich pochwycić. Und dann wird Petrus auferstehen. I wtedy też i Piotr zmartwychwstanie. Und er wird mit Geist, Seele und Leib. I on będzie duchem, duszą i ciałem. Als ganzer Mensch mit dem Herrn Jesus eingehen in den Vater. Jako kompletny człowiek wejdzie z Panem Jezusem do domu Jezuskiego. Und das umfasst diese ganze Gedanke. A to zawiera całą tą myśl. Folge mir nach. Pójdź za mną. Und dieses ruft er auch uns alle zu. I on nas też wszystkich wzywa. Vielleicht brauchen wir nicht für ihn in den Tod zu gehen. Może my nie będziemy musieli iść dla niego w śmierć. Aber die Nachfolge des Herrn Jesus hier auf Erden. Ale naśladowanie Pana Jezusa tutaj na tej ziemi. Hat mit zwei Realitäten zu tun. Ma do czynienia, czy łączy się z dwoma realnymi rzeczami. Wenn wir treu dem Herrn Jesus nachfolgen. Że jeżeli my wiernie naśladujemy naszego Pana. Dann trifft uns die Schmach des Christus. To zniesławienie Chrystusowe spotyka nas. Das ist die eine Realität. To jest jedna z tych rzeczy realnych. Aber es gibt eine tiefe Freude. Ale jest również głęboka radość. Das ist das zweite. I to jest ta druga rzecz. In der Nachfolge des Herrn. W tym naśladowaniu Pana. Erfahren wir wahre Freude. My odczuwamy prawdziwą radość. Einmal sagt der Jesus, ich glaube Johannes 15. Kiedyś Pan Jezus powiedział, myślę, że to jest zapisane w 15 rozdziale Jana. Dass sie seine Freude in sich haben. Że oni będą mieli swoją radość w nim. Als ich noch zur Schule ging. Gdy ja jeszcze chodziłem do szkoły. Habe ich auch manchmal meinen Heiland bekam. Wyznawałem też i mojego Zbawiciela. Und einmal ist ein großer Junge gekommen. Ale raz kiedyś przyszedł do mnie wielki chłopak. Und er war viel stärker als ich. I on był o wiele mocniejszy niż ja. Und er hat mich schlimm verhauen. I on mnie bardzo natłuk. Weil ich mich zu meinem Jesus bekannt habe. Bo ja się przyznawałem do Pana Jezusa. A das hat weh getan. O, bardzo mnie bolało. Und ich lief nach Hause. Ja pobiegłem do domu. Und ich habe geweint. I płakałem. Aber ich habe auch in meinem Herzen eine tiefe Freude gefunden. Ale ja znalazłem również w moim sercu głęboką radość. Ich nie mehr vergessen werde. Taką radość, jakiej nigdy już nie zapomnę. Diese Freude für den Namen des Herrn Jesus Schmach zu tragen. To jest radość z tego, że ja dla imienia Jezusowego mogłem znosić pohańbienie Jego. Wir wollen doch die Schmach des Christus tragen. O, chcielibyśmy też i to pohańbienie Chrystusowe nosić. A wir dürfen dann auch diese tiefe Freude erleben. I wtedy będziemy mogli też przeżyć tą głęboką radość. Seine eigene Freude in der Nachfolge des Herrn. To jest nasza własna radość w naśladowaniu naszego Pana. Ich möchte jetzt noch den Herrn Jesus vorstellen am Schluss. Chciałbym teraz na zakończenie jeszcze przedstawić Pana Jezusa. Wie er uns in diesem 21. Kapitel gezeigt wird.
takim, jakim on nam jest pokazany w tym 21 rozdziale. In drei verschiedenen Weise. My oglądamy go w trzy różne sposoby. Erstens steht er am Ufer. Po pierwsze, on staje na brzegu. Und er beobachtet alles. I on wszystko obserwuje. Das wollen wir nicht mehr vergessen. Tego nie zapomnę nigdy. Alles in unserem Leben ist bloß und aufgedeckt. Wszystko w naszym życiu jest odkryte i nago przed nim podstawione. Vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Przed oczami tego, z którym my mamy do czynienia. Das hat auf der einen Seite einen tiefen Ernst. Z jednej strony to zawiera w sobie głęboką powagę. Wir können vor Menschen etwas verbergen. My możemy przed ludźmi coś skryć. Aber nicht vor dem Herrn Jesus. Ale nie możemy tego skryć przed Panem Jezusem. Aber es ist auch überaus tröstlich. Ale to też jest ponad wszelką miarę pocieszającym dla nas. Wir werden manchmal von unseren Mitbrüdern missverstanden. Bo my czasami przez naszych współbraci nie jesteśmy błędnie zrozumiani. Ale Pan Jezus zna wszystko dokładnie. I to jest wielką pociechą dla nas. Zweitens, in Vers 15 spricht der Herr Jesus zu den Seinen. Po drugie, w wierszu 15 Pan Jezus przemawia do swoich. Petrus darf die Stimme des guten Hirten hören. A Piotr mógł usłyszeć ten głos tego dobrego pasterza. Und auch die dürfen wir heute noch hören. I ten głos możemy i my dzisiaj jeszcze słyszeć. Wenn wir Gottes Wort lesen. Gdy my czytamy Słowo Boże. Oder wenn Gottes Wort verkündigt wird. Albo gdy Słowo Boże jest głoszone. Dann hören wir die Stimme des guten Hirten. I wtedy słyszymy ten głos tego dobrego pasterza. Die Stimme des guten Hirten hat einen Zweiklang. A ten głos tego dobrego pasterza ma podwójne brzmienie. Und ich möchte diesen Zweiklang vorstellen. A ja to podwójne brzmienie chciałbym teraz przedstawić. Erstens einmal fordert sie uns auf, gehorsam zu sein dem Worte Gottes. Gehorsam zu sein dem Worte Gottes. Po pierwsze mamy być posłuszni Słowu Bożemu. Die Stimme des guten Hirten ruft uns zum Gehorsam. Ten głos tego dobrego pasterza wzywa nas do posłuszeństwa. Aber die Stimme des guten Hirten spricht auch von Gnade. Ale ten głos dobrego pasterza też i mówi nam o łasce. Und das ist so wichtig auch für Brüder, die ein Dienst am Wort tun. I to jest tak ważne dla braci, którzy usługują w głoszeniu Słowa. Wenn wir ein Werkzeug sein wollen, für die Stimme des guten Hirten. Jeżeli my chcemy być narzędziem dla tego głosu dobrego pasterza, dann müssen wir auch diesen Zweiklang haben. To musimy też i posiadać te podwójne brzmienie tego głosu. Wydźwięk. Ich höre von Jahren einen Dienst am Wort. Ja przed laty słuchałem usługi Słowa Bożego. Das war sehr ernst. I bardzo poważny. Und es war alles richtig. I wszystko było właściwie. Und nach der Stunde hat dieser Bruder mich gefragt. A po tej godzinie ten brat mnie pytał. Was ich denn von deinem Dienst gehalten hätte. Co ja myślę o jego służbie. Ich hätte nichts gesagt, wenn er mich nicht gefragt hätte. Ja bym nic nie mówił, gdyby on mnie nie pytał. Aber weil er mich fragte, gab ich eine Antwort. Ale ponieważ on mnie zapytał, to dałem mu odpowiedź. Ich sagte, alles war richtig. Ja powiedziałem, wszystko było właściwe. Alles war ernst. Wszystko było poważnie podane. Aber du hast nicht ein einziges Mal etwas von Gnade gesagt. Ale ty ani raz nie powiedziałeś, nie wspomniałeś o łasce. Aber es gibt auch das Gegenteil. Ale również też może się coś przeciwstawnego zdarzyć. Dass man immer nur von Liebe und Gnade spricht. Że ktoś tylko wyłącznie mówi o miłości i o łasce. Und niemals von Gehorsam und Gerechtigkeit. I nigdy nie wspomina posłuszeństwa i sprawiedliwości. Dann ist es auch nicht die Stimme des guten Hirten. To wtedy też nie jest głos tego dobrego pasterza. Die Stimme des guten Hirten hat diesen Zweiklang. Tak, ten głos tego dobrego pasterza ma te podwójne brzmienie. Und wir hören diesen Zweiklang durch das ganze Wort Gottes hindurch. I my te podwójne brzmienie słyszymy przez całe Słowo Boże. Ten Aufruf im Gehorsam zu sein. Które nas wzywa do posłuszeństwa. Und die wunderbare Stimme der Gnade. Ale również też i ten cudowny głos łaski. Wo wären wir denn alle, wenn es nicht Gnade gäbe? O, gdzie my wszyscy bylibyśmy, gdyby nie było łaski? Denke jetzt nicht allein an unsere Bekehrung. Ja nie tylko mówię o naszym nawróceniu się. Sondern ich denke auch an unser Leben als Gläubigen. Ale ja też nie myślę teraz o naszym życiu jako wierzący. Das ist also das zweite, was wir von Herrn Jesus jetzt noch sehen. To jest ta druga rzecz, co możemy od Pana Jezusa zobaczyć. Aber dann gehen wir jetzt noch mit. Ale jest jeszcze trzecia. Er geht vor uns her. On idzie przed nami. Und wir dürfen ihn nachfolgen. A my możemy go naśladować. Und es ist gerade Petrus, der das uns zeigt in seinem ersten Brief.
I to jest akurat Piotr, który nam to pokazuje w swoim pierwszym liście. Ten jest Adria Einmal Christus für uns gelitten. Bo raz kiedyś Chrystus za nas cierpiał. Und sein Beispiel hinterlassen. I on nam zostawił swój przykład. Damit wir in seinen Fußstapfen nachfolgen. Abyśmy my w ślady jego stóp wchodzili. 1 Petrus 2. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Apel 21. Od 21 wiersza. Und dann finden wir 5 Fußstapfen des Herrn. A następnie znajdujemy tam 5 śladów stóp Pana, które nie możemy wstąpić. Man sieht das manchmal, wenn es Schnee hat. To można zobaczyć, gdy napada śnieg. Dass ein erwachsener Mann auf den Schnee gegangen ist. Że dorosły mężczyzna szedł po śniegu. Und er hat Fußtritte hinterlassen. I on zostawił ślady swoich stóp w śniegu. Und dann versuchen Kinder in diese Fußstapfen zu treten. A następnie, jak dzieci próbują iść w tych samych śladach po śniegu, to czasami jest to trochę trudne. To widzi się potem, jak te dzieci się chwieją. Czasami nie trafią w ten ślad dorosłych. Czasami upadną w śnieg. Ale oni starają się wejść w te ślady. A jeżeli my chcemy wejść w ślady naszego Pana, to też nie jest to takie proste. Bo On dla nas jest doskonałym przykładem. A my często jeszcze się chwiejemy w naśladownictwie. Ale to cieszy naszego Pana, jeżeli my to czynimy. A każdy z tych kroków z pięciu jest dla nas trudny. Pierwszy krok to jest, aby nie grzeszyć. A to szczególnie łączy się z naszymi dłońmi. Ja mam nadzieję, że nie bierzemy w sklepie samoobsługowym czegoś, co potem nie zapłacimy. Może teraz sobie pomyślicie, to przecież niestosowne napomnienie dla nas wierzących. Ale ja o tym słyszałem. Że brat, który ma rzeźnictwo, on opowiadał mi bardzo smutną historię. Jeżeli przychodzi siostra taka, a taka, to zawsze swoje z przodu przy ladzie, bo inaczej jak mnie tam nie ma, to potem na ladzie brakuje. A więc nie chcieliby czynić żadnych grzechów. To jest pierwszy krok. Der zweite Schritt hat nicht mit unseren Händen zu tun. Drugi krok nie ma już teraz do czynienia z naszymi dłońmi, ale z naszymi ustami. Kein drugi Mund. Aby nie było oszustwa w naszych ustach. Wir merken, dass wir schon schwierig. A więc zauważamy, że to już jest trudniejsze. Der dritte Schritt ist. A trzeci krok to to. Geschossen nicht widerschen. Tym, którzy złorzeczą, nie odzłorzeczyć. Das hat unser Herr Jesus völlig vorgelegt. To nasz Pan Jezus w doskonały sposób nam pokazał w przykładzie na samym sobie. Ale to trzeba Polka takie brak wody. Gdy on był zaprowadzony na Golgotę, on nie otworzył swoich ust. A mi śmieli stać. O, jakże to jest trudne. I emi lejby. W małżeńskim życiu. Mam bytą mamą, wierzyć mi żółty. Jest się przez męża niesprawiedliwie oskarżony. Jetzt bist du wieder nicht fertig mit dem Essen. Znowu nie zdążyłaś ten obiad zrobić. Ty cały ranek nic innego nie czyniłaś. Czy potrafimy wtedy przemilczeć? To nie jest ważne tylko dla niewiast. To jest również ważne dla nas mężczyzn. I zauważamy, że ten trzeci krok jest znowu trochę trudniejszy. Tak, wielkie szlity znów schwierige. A czwarty krok jest jeszcze trudniejszy. Leiden nicht zu drohen. Cierpiąc nie groził. Auch das hat unser Herr Jesus vollkommen gelebt. To też i nam Pan Jezus w doskonały sposób w swoim przykładzie pokazał. Wie schlimm hat er gelitten durch den Hass der Menschen. O, jakże on strasznie cierpiał przez nieprzyjaźń ludzi. Und er hätte die Macht gehabt, alle durch den Hauch seines Mundes zu zerstören. A przecież on miał moc, aby przez tchnienie swoich ust wszystkich zniszczyć. Er hat es nicht getan, a on tak nie uczynił. Weil er mich geliebt.
bo on mnie miłował i on za mnie samego chciał siebie oddać. Und der fünfte Schritt, a piąty krok, der hat nicht mit den Händen zu tun, on nie łączy się z naszymi dłońmi, der hat auch nicht mit unserem Mund zu tun, on nie ma nic do czynienia też z naszymi ustami, sondern der hat mit unserem Herzen zu tun, a on łączy się z naszym sercem. Er gab mir gab die Sache dem, der recht ist. On oddał sprawę swoją tym, który sprawiedliwie sądzi. Wir erleben manche Ungerechtigkeit hier auf Erden. My przeżywamy tutaj na tej ziemi niejedną niesprawiedliwość. Und vielleicht bist du schwer beleidigt worden. I może ty zostałeś bardzo ciężko oskarżony. Vielleicht von deinem Ehepartner. Może przez twojego współmałżonka. Vielleicht von deinem Bruder. Może przez twoich braci. Und du hast etwas in deinem Herzen. I ty masz to w swoim sercu. Ich bitte dich, es dem zu übergeben, der recht ist. I ja proszę ciebie teraz, oddaj to temu, który sprawiedliwie sądzi. Ich sage das nicht wegen der anderen. Nie mówię to z powodu teraz tych innych. Sondern ich sage wegen dir. Ale ja mówię to z powodu dla ciebie. Solange du im Herzen etwas gegen Menschen trägst. Bo jak długo będziesz w sercu coś przeciwko ludziom nosić. To kannst du niemals glücklich sein. Nigdy nie będziesz mogła być szczęśliwy. Übergib es dem Herrn. O, przekaż to Panu. Er richtet recht. On sądzi sprawiedliwie. Und wir selbst, wir wollen den Herrn Jesus nachfolgen. A my sami chcemy iść naśladować naszego Pana. Wohin er uns auch führt. I obojętnie gdzie on nas poprowadzi. Und das Ende unseres Weges ist im Dach. A koniec naszej drogi. Idąc za nim. Ist das Eingehen in das Haus des Vaters. To jest właśnie wejście do domu ojcowskiego. Das ist unser Ziel. To jest nasz cel. Alle, die dem Herrn Jesus angehören. Wszyscy, którzy należą do Pana Jezusa, oni osiągną ten cel. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Będziesz zbawiony, ty i twój dom. Będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa.